Då hälsar ni alltså gästande laget Polen. Gratitude for Poland, for our Welsh referees, and for our home team, Sweden. So let's start with the anthems first. We'll try to get it to Poland. Det där för matchstart då så ska vi försöka få lite laguppställning. Grzecki Stanisław, Poniatowski Paweł, Płonka Marek, Bartoszek Mateusz, Dąbrowski Paweł, Szostek Łukasz, Walnaszek Dawid, Rokicki Tomasz, Grabowski Martian, Gasik Tomasz, Rakowski Radosław, Raksulak Patryk, Krosiel Adrian, Janiec Grzegorz, Majfer Cyprian, Karpiński Piotr, Plita Dawid, Schreiber Rafał, Gruszczyński Sebastian, Buczek Grzegorz. No kan det gå bra. Och vår domarkommissionär säger så här. Han är så att vi matcher i flest av Natsidell och att vi måste visa av oss av Wales i Tjatska Dyren och så ska vi ta i det här vägen av den och Jonathan Harvey är så från det. Come on!
Banaszek, David Banaszek, ten kolor szeroka spalka. Inte turen med sig när det gäller sparkan om vi kommer lite instruktioner. Domarkommissionären är också från Wales. Han heter Dennis Jones och det var han som berättade vad domarna hette förut. Formacja autowa, Paweł Dąbrowski, pewnie. Blisko całej akcji Łukasz Szostek, ale jeszcze numerze zdecydowali się na akcję indywidualną. Szostek. Dobra dla nas Szwedów, ale jednak cały czas do przodu brnie. Pierwsza ósemka. Zobaczyć jak szybko jest jeden drugi. Jeszcze Łukasz Szostek nakazał blisko formacji jaka. Długowo,
Spektakulär container där. Nu har vi ett litet sjukdomsavbrott där borta. Då ska jag passa på att ta åtminstone Sveriges första led. Mark-Erik Dawson, James Derbyshire och Mark Beveridge är de som ställer sig längst fram i kungarna. Det var alltså Sveriges fullback, Ian Dolan, som gjorde det här försöket. Ska vi se hur det går med spark? Centern Nile Rösten som inte lyckades få in där, men det var en väldigt liten bit från målet. 5-0 alltså till Sverige. Andra ledet består av Jonas Sängler och Tobias Rösta. Tredje ledare, eller Lucis som vi också säger, Sebastian Ockmar, Måns Derk och Sjönberg. Karno dla
Och de svenska halvbackarna, det är Matt Mitchell och Dustin Eaton. Skrumhafen, outhafen. Med flyhafen till och med här. Kamil Dobry, on właśnie podjął piłkę z formacji rakowej, ale świetnie śledzi w defensywie. Det var alltså en spark ifrån 42 meter ungefär som passerade alldeles strax utanför Neil Rasmus är skicklig på att sparka. Om ni undrar vad den andra lilla dörren var, så var det ett par tappade linser. Svenska yttrarna idag, det är Erik Arvidsson och Robin Fransson. Centrarna är en herr Tim Johansson, om han är bekant, och Neil Rasmus. Och fem poäng den tidigare, det var ju alltså då en dag fullbacken som då. Biega Bartoszek, przy tym wszystkim jest Banaszek. Tak jest, zagrywa Bartoszek. Doskonała akcja naszego zawodnika.
Świetnie Polska, Bobry, doskonale na bloku, cały czas na piłkę. Proszę zobaczyć, co dwójka Szwedów robi. Jonas. My hands is by my hand. Jonas. Jonas Engel. From Russia. And Sweden. Kamil Bobryk. Alltså Jonas Sängler som sprang här på sidkanten sådär snyggt och vann ungefär 25 meter också här. Specia. Fick en liten uppföljare till VM-drottningen då, men det var väl ganska lyckat ändå att få hejd på den polska framparten. Bravo Sama! Bravo Sama! De svenska reserverna då, ja, det är Henrik Hink, Alexander Johansson, vänta sig, Alexander Rappestad, André Eriksson, Carl Lindroth, Rikus van Nierkerk och Oliver Carrer. Jest ta minuta spotkania. Formacja mu nadal reprezentacji Polski wprowadza Łukasz Szostek. Przytomna decyzja Pawła Dąbrowskiego. On chciał szybko rozpocząć, ale jednak Kamil Bobryk pokazał Dawidowi Banaszkowi, aby kopnął w aut. Tak jest, Dawid Banaszek, pewny aut na 5 metrach. I raz jeszcze, tym razem od formacji autowej biało-czerwoni. Still on board. Bobryk, still on board.
Piłka w rękach Polaków, bardzo blisko, teraz 5 metrów do pola punktowego. Chyba skręcenia formacji maulowej, ale gdzie jest piłka? Wszyscy jej szukamy. Zapewne pierwszy będzie o tym wiedział Łukasz Szczesny. Dobry. Ona nie ma być związana formacją maulową. Mocno szwedzi, ale cały czas do przodu jednak brnie po centymetrze Łukasz Szczesny. I raz jeszcze młyn, Bobry. Pracy blisko! Blisko! Marek Pompleczy, czyli pracy blisko przyjmuje. Stawiamy się na Banaszek. Walczy Mateusz. Szostek, w drugą stronę. Łukasz Szostek! I to jest ten moment, kiedy polska reprezentacja nas zdobywa. Wielkie brawa! Brawo, Szał, brawo! Brawo! W 23 minucie spotkania polska reprezentacja za sprawą debiutanta Sebastiana Gruszyńskiego zdobywa wynik wyrównujący. Den starten var det Sebastian Gruszyński, det är nummer 22 som la in det där försöket. Så här väntar så 5-5. Det där sparken var den första som gick in och Polen leder därmed med 5-7. Five against seven. Dawid Banaszek w swoim stylu, doskonałe przeniesienie gry nogą. Brawo, zrobiony aut. Nieporozumienie po stronie Żółto-Niebieskich. Cały czas piłka po stronie reprezentacji Polski. Ale się nie bardzo skończy, zawodnicy są bardzo zdeterminowani, to widać. Brawo! Po tej stronie karny dla biało-czerwonych. Brawo! Och där är Banaszek som var så skicklig med målsparken har gjort ett nytt försök. Brawo Dawid, krzyczy Marek Konka, bo właśnie Dawid Banaszek zdobywa 3 punkty. Den sparken så blev alltså Polens ledning 5-10. Mocno płynie Polska teraz!
Ingen fördel och därför så får Sverige en krona här uppe. Inne på Polens plan här va. Det var alltså Måns Dänk som gick ut och André Eriksson som tog hans plats. Alltid värdefullt att få se en duktig kickare som försöker slå ifrån halva plan. Ungefär 30 minuter har gått annars.
Thank you.
biało-czarnych Orłów, Banaszek. Brawo! Banaszka, zobaczymy. Dawid Banaszek dzisiaj ma rękę na tym, udowodnił to nawet tym leżeniem. Tylko poza placem, gdzie, a co więcej, na konto reprezentacji Polski. Redondy! Där kör han så upp och går in ner. Och sen håller han stilt. Ja, bez problemu. Banaszek. Bartoszek, ale tam mało nikogo z nimi. Dziesiątko, a nabiegające zawodnikiem. Nie to wstrzymał. Brawo! Wyraźnie pod koniec tej pierwszej połowy lepszy zespół Marka Pątki i Dariusza Komisarczuka od formacji Młyna rozpoczyna Szwecja. Nie,
złapała się o ręce i wypadła do przodu. Z tamtego miejsca stały zagrożenie, gdzie dla biało-czerwony. Zakładam, że może być to jedna ze ser var ju inte tidtagen på det sista fyrspasset så att vi har inte fått igång klockan. Men det är när som helst dags för halvtidsserien. Ja, det var alltså inte så att hela svenska laget blev utvisade utan vi har helt enkelt kort. Ha ha ha!
za duże. Świetnie Marek Poncia, Paweł Dąbrowski jeszcze lepiej. Doskonale pomiędzy ósemką formacji przedarł się popularny Żuber. Bartoszek teraz w tym piłce. Trzech Szwedów. Trzymaliśmy grę. Ale właśnie, mamy dziwną stronę, żeby się na tą sytuację na te som blev skickad till Sinbin i 10 minuter för en avvägning som var av det olagliga slaget. Bardzo dobrze ruszyli Polacy w tej drugiej połowie spotkania. Miejmy nadzieję, że utrzymają koncentrację przez całe 40 minut. Łukasz Szostek. Det här innebär ju alltså att under 10 minuter så är Sverige en man mer på planen, men det är inte alltid som det är en början. Men det gör ju ingenting om vi hejar på. Po stronie Polaków. Przerzucenie gry. Tam zawodnicy formacji ataku. Po 22 metrów, raz jeszcze Szostek. Polacy, bardzo mocni Polacy. Jest to rzut karny, ale nie można odmówić ambicji biało-czerwonym. Bardzo mocno zaczęli. Wcześniej dobre wejście, wynikał numer 15. Patryk Rykstulak, Radosław Krakowski, przebywa na ławie. Zatem jego koledzy muszą zastąpić kierunkę. Szwedzi, brawo. Zaraz zagrywka Szwedów, kilka poza placem gry, a dla reprezentacji Polski. Thank you.
Będzie grała do tego momentu, dopóki nie wejdzie Radosław Rakowski, osłabiony w tym zawodniku. 15 do 13, jeśli chodzi o 15 do 13, jeśli chodzi o zawodników na polu gry. Dobry boisko, ale i Radosław Rakowski stał w łamki kart. Od ręki Szwedzi rozpoczynają. Uwaga dwóch zawodników na konto Szwedów. Rozrzucają szeroko grę. Świetna szarża naszego zawodnika. Zdoła oddać, ale raz jeszcze. Co się dzieje w Szwecji? Polska reprezentacja strasznie ambitnie podeszła do tych zawodów. Cały miejsc, albo to wyszli dla Polaków, tylko po stronie biało-czerwonych. Ale tam jeszcze próbował Łukasz Szostek zakopać piłkę. Ale wcześniej, na szczęście, prawo korzyści gry dla Polski niewykorzystane do miejsca przegrywania wraca arbitra na placu gry. Przywitajmy, drodzy Państwo, Grzegorz Janiec, numerem 17, a boisko opuszczowane w Polsce. Har ingen möjlighet att referera till vad vilka personer det är som blir respektive. Men jag har en annan. Det är som inte hade råd att inhandla kaffe, så går det kanske bra nu. För vinsten på lotteriet som man har haft här, det är 470 kronor. Den har gått till vinnare med 102,55. Vänta sig Roska. Och så körs det mycket kaffe. Chociaż ten przygotowuje się. Zobaczmy, jak będzie wyglądała następna akcja. Piłka w rękach Łukasza Szostka. Zobaczmy, 17 do 8 dla Polaków, ale jednak wyraźnie widzimy determinację w stanie w tych ostatnich minutach. Szarżował, nie wypuścił. W drugiej fazie złożona próba zdobycia. Sim. Z dogodnego miejsca na placu gry, który będzie wykonywał szwedzki zawodnik. Oh, can I get
to do our own playing now. Il vattor kom in där att det bara är 60 kvinnor. Alltså betyder det att ett konverterat försök skulle kunna innebära vinst för Sverige, åtminstone en ledning. A to oznacza, że wynik jest bardzo kontaktowy. Tu jeszcze wiele może się wydarzyć w tym spotkaniu. Oczywiście trzymamy kciuki za reprezentację Polski, ale widzimy, że te ostatnie minuty to wyraźny zryw Szwedów. Świetnie w defensywie. Brakowało jej przed chwilą. Wracamy do miejsca, w którym piłka została podana do przodu. Widzieliśmy, jak mocni, jak groźni są Szwedzi, szczególnie w tej formacji ataku, na którą oczywiście uważa formacja Polski, ale jak widać przewaga niebieskich. Nie bez jednego zawodnika. Przygotowuje się do wejścia Kipian Majer. Również Paweł Kaczyński, również się odzywa. Lazy! Change tempo. Change tempo on in a minute. Wyprowadza Łukasz Kostek, dalej akumulacja dla Polaków. Paweł Dąbrowski, Panaszek, Wiktor Korenkak. Znowu Szwedzi. Karny dla reprezentacji Polski. Boisko będzie opuszczał Stanisław Niedźwiecki. Kasiu! 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 Aut dla Polski. Kipian Majer i Paweł Kaczyński to zawodnicy, którzy już za chwilę wejdą na plac gry. Pierwszy Paweł Kaczyński. Plac gry opuszczał. Wielkie brawa Stanisław Powołanie Niedźwiecki. Dziękujemy. Oplekiem, oplekiem, oplekiem. Wprowadza Janiec. Wysoka, dobra piłka. Napędza Panaszek. Dąbrowski. Wilczuk, Szostek. Panaszek. Próba indywidualnej gry Panaszek. Nie miał komu podawać. Bardzo szybko zamykali w defensywie Szwedzi. Panaszek czeka na piłkę, ale jest wcześniej jeszcze Janiec. Dobrze Janiec, szybka akcja. Panaszek. Bardzo dobra akcja Polaków. Teraz idzie pola punktowego, ale mocna defensywa. Martin Grabowski, to jego akcja wcześniejsza, numerem 12 zawodnik, również debiutant.
A tu jest Bartoszek. To przyzwyczaił nas do mocnych, bardzo dynamicznych wejść. Przerzucenie gry. Poprawili ewidentnie obronę zawodników ze Szwecji. Blisko pola punktowego Polacy. A i piłka odzyskana przez Szwedzi. Ale nie fortunnie to. Na szczęście dla Polaków i bardzo blisko pola 20 grę rozpocznie reprezentacja Polski. Who has the clock? Who has it? Stop it! Stop it! Stop the clock! Who has got the clock? Adrian Kościelny również przygotowuje się na zmianę. Krystian Majcek cały czas czeka na decyzję trenera. Kiedy może wejść na plac gry? Paweł Poniatowski. Thank you.
Na tym z numerem 18, biało-czerwonej koszuli wchodzi Cyprian Majchel. Przygotowuje się również Adrian Krusiel, 17 do 11. W 62 minucie spotkania. Coraz bardziej niebezpieczne jest to spotkanie wykonawcy Polski. Ustawieniem defensywy. Piłka wypada do przodu. Prawo korzyści gry dla Polski. I na szczęście dla Polaków na kilka metrów przed polem punktowym indykowany dla drużyny gości. Jedziemy na boisku z numerem 16, Adrian Krusiel. Życzyk opuszcza boisko. Bardzo dobry mecz tego zawodnika. Powrócił do kadry, jak widać, w dobrym stylu. Chyba do szóstej. Wąbrowski. Wąbrowski ucieka z pedą. A i piłka po stronie Żółko Niebieski. Zobaczmy oni przy akcji. Na wyjściu leży Paweł Wąbrowski. Jest Paweł Wąbrowski, który jest umów z kolegów z Muna. A tymczasem Szwedzi atakują. Widzę pola pustowego. Tak dla Polski. Cały czas na boisku leży jeden z naszych zawodników. Sygnalizują to koledzy z boiska. Nie to konkluzja na tyle poważna, żeby wyeliminowała naszego zawodnika. Ta przerwa w grę, że przyda się naszej reprezentacji, która w ostatnich minutach nie potrafiła zebrać się na tyle, aby zdominować Szwedów. Faktum bliken påminner om att klockan fortsätter att gå. Men det är som ett timglas förstås, det är inte så lätt att få hejd på strömmen. Wiem, Majcen, to właśnie on potrzebował pomocy Bartosza Kudzika, ale jak widać wraca do swoich kolegów i będzie mógł dalej rywalizować. Podpiewa piłkę poza plac gry, aut dla reprezentacji Polski. Świetnie Dąbrowski. Bardzo dobra piłka, Banaszka. Kulek 22 metrów, nabiega tam Radosław Rakowski. Piłka w polu gry. Banaszek szuka kolegów. Drop gol. Drop gol Dawida Banaszka. Nie, drop gol. Nie trafi pomiędzy tylko pola 22 metrów, Szwedzi, ale jeśli oni kopną piłkę, która wpadnie w ręce Polaków, to dalej my będziemy przy akcji, którą będziemy mogli tak skonstruować, aby zdobyć przyłożenie. Wynik w dalszym ciągu bardzo kontaktowy, 18 do 11. Jak wspomniałem, piłka po stronie Polaków. Zabijanie braków, zawalanie gry.
rozpoczynają biało-czerwoni, ale jak bardzo niebezpiecznie było w tej kolejnej akcji, którą wyraźnie wygrali Szwedzi. Łukasz, to tego wielkie brawa. Łukasz, dziękujemy. Bardzo dobrze Łukasz Szostek napędzał grę w tych 60-70 minutach spotkania. Chyba nasze. Formacja autowa ustawiona już za chwilę bardzo blisko ławki, której przebywają nasi zawodnicy rezerwowi w sztab szkoleniowy. Znana formacja Małowa, wyraźnie piłka w rękach ostatniego zawodnika. Mocno Szwedzi spychają nas, ale my pomału wymieniamy do przodu, szukamy tego słabszego miejsca. Piłka ugrzęzła. Mocno Szwedzi, walcz tam Mateusz Bartoszek, Radosław Wysewski. Chciałoby się powiedzieć do przodu Polacy, wesprzyjcie się całą ósemką, wszyscy razem. Banaszek. Banaszek. Piłka w środku pola. Najbardziej ciężko wyprowadzić akcję ofensywną, która byłaby skuteczna. Może Mateusz Bartoszek ma problemy z defensywą. Piłka uzyskana przez Szwedów. Tomasz Gasik, Tomasz Gasik, zdołał dać na kontakcie, świetnie Gasik. Przewożyć przed braku robią Szwedzi, ale teraz absolutnie. Blisko całej akcji arbiter, który nic nie pokazuje, wymuszanie w tej formacji. Ale to jest walka, to jest mecz o zwycięstwo. Udane oddalenie niebezpiecznego pola punktowego przez reprezentację Szwecji. Jakieś 15 metrów, 18 w stronę pola punktowego Polski. Sukienka żółto-niebieski. Po stronie reprezentacji Polski, teraz my przed szansą wyprowadzenia dobrej akcji, daleka piłka, ale wydaje się, że prosto w ręce Szweda, tak jest. Piłka Szwedów, cały czas oni podejmują takie bardzo niebezpieczne akcje. Zdajemy sobie rady w brakach. Proszę zobaczyć, jak Szwedzi mocno w tym punkcie poprawili się w stosunku do pierwszej połowy spotkania. Brak skutecznej szarży, ale tutaj Bartoszek naprawił sprawę. Kamil Dobry krzyczy linia. Cóż za emocje w tych ostatnich minutach. Piłka po stronie Polaków, Radosław Rakowski. Tak chciałbym to powiedzieć, ale czy mi się uda? Tak jest! Radosław Rakowski, przełożenie dla reprezentacji Polski, jakże ważne! Znakcie Radosława Rakowskiego wcześniej, Tomasz Gasik, Patryk Heksulak, wsparcie w postaci swoich kolegów, napędził to Dawid Wanaszek, on przypomnie wyjął piłkę, podał w lewą stronę. Zawa na trybunach, jeśli chodzi o Szwedów.
końca spotkania jeszcze trochę. Jeszcze raz, panie, jeszcze raz. Jeszcze na pewno pełne 10 minut. Arbiter przyjmował tutaj na miejscu w Szwecji zegar. Widać, jak groźni Polacy również potrafią być w tej formacji. Formacji ataku. Nieznacznie piłkę mija słupa, ale i tak wielkie brawa. Dawid Panaszek tym razem. To Le Indre der Forsøke Tokyo at Polen leder med 11-22. 22-11 dla Polski. Zobaczymy, jak mocna jest ich ławka rezerwowy. Nie staje! A ten Frusiel? Bartoszek od razu wsparty przez kolegów, którzy na biodrze szybko wspierali swojego lidera zespołu. Banaszka. Kontra Szwedów. Ryciulek. Świetna szarża, brawo Polska! Tak jest! Świetna szarża! I to był ten Polski. Polski! Co się dzieje teraz w tym momencie? Cały czas akcja ofensywna. Chciałbym się powiedzieć do boju Polsko! Cyprian Michael. Balaszek. Biega tam kolega, tak jest, nie wiem, kto to jest, ale doskonale to zrobił z numerem 22. I dzięki niemu Polska zrobiła przyłożenie, brawo! Wielkie brawa! Najprawdopodobniej jest numerem 22 Sebastian Gruszczyński, debiutant, ale jakże dobrze zaznaczył się w tej kadrze. To jest Sebastian Gruszczyński, som laget där försöker. Openen 11-27. Kolejne ważne punkty. Nikt nie spodziewał się, że to kolejne przyłożenie będzie tak szybko. Dawid Banaszek. Panowie, co mi winicie? Czy jedziemy? Idziemy, chłopaki. 10 minut! 10 minut! Koron wielkich burza, to oznacza, że Dawid Banaszek ma punkt. Dawid Banaszek, i to jest menę. 11. 29. Zmiana dyktowanego rozpocznie reprezentacja Polski. Aktualny wynik spotkania to 29-11. Thank you.
Mocno zmienię Polacy, widać, że ewidentnie pierwsza ósemka poczuła tę moc. Takie punkty zawsze dodają skrzydeł. Wyraźnie podnumerowana ławka rezerwowych, ale karny dla reprezentacji Szwecji. Drużyna trzech koron rozpoczyna kolejną akcję w środku pola. Kara dla Polaków. Bartoszek zdołał oddać. Banaszek. Szwedzi grają, piłka dotknęła tylko nogi i już rozpoczęcie. Bardzo niebezpiecznie. Czasem piłka opuściła plac gry. Chorągiewka arbitra liniowego w górze. Grzegorz Janiec najprawdopodobniej opuści plac gry, a na jego miejsce wejdzie Grzegorz Buczek z numerem 20. Banaszek, dobra akcja, świetnie napędzony ten atak, ale problemy z komunikacją, z podaniem piłki. Reksulak. Banaszek miał czas. Tyle 200 metrów. Rozpoczynają Szwedzi, oni przy piłce. Niebezpieczna akcja, zobaczymy jak ona się skończy, ale na szczęście arbiter w górze trzyma chorągiewka, to oznacza, że piłka opuściła wcześniej boisko. Aut dla Polaków. Zbliżamy się do końca tego spotkania. Wynik 29-11 wydaje się być na tę chwilę bezpieczny. Banaszek. Radosław Wyserski. I dzięki temu karny dla Polski. Brawo Radosław Wyserski. On był pierwszy przy piłce. W braku. Witamy z tego zawodnika. Wspomniany chyba najczęściej w tym spotkaniu Dawid Banaszek. Przy piłce. Na nie tak daleka piłka, ale pewnie opuszcza plac gry. 29-11. Państwo, że później wszystkie reakcje. Świetnie Polacy. Teraz nie wyzwoniona akcja, ale Rakowski, świetnie Rakowski. Brawo, korzyści gry dla Szwedów.
Przypominam Państwu, że całą relację dotychczas prowadziliśmy na facebookowym fanpage'u polskiego rugby, bo tak to trzeba nazwać, Czas na rugby. Tam znajdziecie Państwo wszystkie zdjęcia, filmiki, wywiady, reportaże. Zachęcamy również do polubienia, do zasubskrybowania tejże strony i odwiedzania jak najczęściej. Będziecie tutaj Państwo wszelkich informacji. Rugby w Polsce to również warto powiedzieć. W przyszłym tygodniu, w piątek, rozpoczynacie największa impreza w tym roku na świecie. Puchar Świata w rugby. Również tam będziemy komentowali, wysyłali zdjęcia, które będą dostępne na stronie Polskiego Związku Rugby, a także Czas na Rugby, Rugby Polska, 80 minut.pl, Rugby Info. Zapraszamy do tych wszystkich stron o to, żeby przebić na tą kulturę rugby, żeby było nas jak najwięcej. A tymczasem w Szwecji 29 do 11. I kolejny karny dla Szwedów. Bardzo dużo błędów. Bardzo w pewnych decyzjach aptekarski arbiter wręcz. Ale ma do tego absolutnie prawo. Jestem Buczek. Brawo Grzegorz Buczek. Dobra akcja, walczą z Aki Szwedzi. Oni cały czas są zdobyć, chociaż kolejne przyłożenie, aby ta różnica na punktowaniu była tak drewna. Rąbieszka bliżej. Poza placem gry Szwedzi i reprezentacja Polski rozpocznie od kolejnej akcji. Piłkę wprowadzał będzie Grzegorz Buczek. Piłka po stronie Polaków. Karpiński. Bardzo dobrze, wsparcie kolegów, bardzo szybkie. Mocne wejście blisko. Bardzo ciekawa akcja, teraz blisko Rakowski. Rakowski piłkę oswobodził, ma cały czas dołową podać. Ale doskonała akcja Polaków, ale piłka po stronie Szwedów. Świetnie próbowali zagrać tutaj ze sobą koledzy z formacji ataku. Piłka poza placem gry, wykopana przez Szweda. A to oznacza, drodzy Państwo, że polska reprezentacja wynikiem 29 do 11.